wpłynęły na obraz walki? No gdzieś tam od, nie pamiętam, trzeciej, czwartej rundy już to oko mi się zamykało coraz bardziej, przeszkadzało mi to, napływała mi ta krew do oka. No mówię, momentami i tam wydawało mi się, że Michał jest bliżej, rzucałem ten jabem i ten jab gdzieś tam leciał w powietrze i później sobie tylko myślałem, ty, będzie chyba dalej, niż mi się zdawało, nie? No ale mówię, no tutaj nie zwalam nic na ogon, taki jest boks, no trzeba się z tym liczyć i trzeba sobie radzić z takimi sytuacjami. Straciłeś bardzo dużo krwi, to taka, można powiedzieć, taka teza jak w szpitalu, ale generalnie rzecz biorąc, odczułeś to jakoś fizycznie? Byłeś mocno zmęczony gdzieś tam w połowie walki już? No nie, raczej nie. Bo tam trochę tej krwi poszło. Poszło, no jakby teraz wierzyli mi ile poszło, to myślę, że tak dobre 400 ml gdzieś tam wyleciało, może nie, co nie, ale jakby coś to przyjmę krew, kurde, nie pamiętam, jaką grupę mam. Czekoladę podjąłem też, spoko. W trzeciej rundzie Grzegorz Prawca powiedział, że sędzia powinien przerwać walkę. W jaki sposób byłeś w stanie jednak przetrwać i jeszcze wygrać? Tutaj na pewno też dużo wsparcia. Ja przychodziłem do narożnika czasami i mówiłem do coacha, mówię, coach, nie widzę nic już na to oko, nie? Ale tutaj jednak ja też jestem takim zawodnikiem, że jednak walczę do końca, wiem ile mnie to kosztuje, te przygotowania, te wszystkie wyrzeczenia. I gdzieś tam to serce do walki jest i no i w takich sytuacjach mówię, serce do walki, wiara w Boga i na pewno to gdzieś tam pomaga, nie? No a z drugiej strony praca mojego narożnika też na pewno gdzieś tam wspierali mnie pomiędzy w przerwach i no i tak, no jakoś daliśmy wszyscy radę. A to już jest trakcja, że sędzia może przerwać? Obawiałem się, bo lekarz tam przychodził co chwilę do nas i pytał jak tam, czy dam radę to zatamować. No ale tutaj Katmen spisał się na medal i no mówię, dzięki Bogu udało mi się doboksować do końca. Co ci podpowiadał Gaskarem? Mówił, żebym więcej bił lewego z dołu. No mówię, tutaj ciężko też mi było jakoś realizować. Tam starałem się na tyle, na ile mogłem. Robić to, co mówił mi coach, no bo jednak ta kontuzja trochę mi tam pokrzyżowała te założenia. No i gdzieś tam chyba w 9 czy w 10 rundzie zacząłem bić ten lewy z dołu i tam parę razy złapałem Michała. No i generalnie to, no nie wiem, teraz tak na gorąco to ciężko jest mi tam przypomnieć sobie i powiedzieć, nie? Dużo szkół? Cztery. Do wesela się zagoi. A kiedy wesela?